To jest nie tylko przyszłość, ale to jest konieczność. Inaczej się nie da tego zrobić. Fotowoltaika wytwarza czy produkuje prąd wtedy, kiedy jest słońce. Instalacje oparte na wiatrakach produkują wtedy, kiedy wieje. Brakuje jeszcze takich elementów, brakuje ich na całym świecie, które pozwalają na magazynowanie energii. Są oczywiście pomysły lepsze czy gorsze. Nie do końca jeszcze opracowane od strony technicznej, więc jesteśmy skazani na to, żeby korzystać z różnych źródeł energii, w tym również z prądu produkowanego z węgla, czy z gazu, czy z innych źródeł, właściwie nie jest ich wiele. Powinniśmy myśleć o rozwoju energetyki jądrowej, patrząc z punktu widzenia całej gospodarki, nie tylko polskiej, ale europejskiej, ale jesteśmy skazani na poszukiwanie źródeł energii, które są albo najtańsze, albo najbardziej dostępne, bo w naszym wspólnym interesie jest znalezienie rozwiązania, które jest możliwie najtańsze dla użytkowników. Mówię tutaj o użytkownikach indywidualnych, ale też o przemysłowych. Musimy poszukiwać źródeł, które są dla danych użytkowników możliwie najtańsze, możliwie najbardziej dostępne, po to, żeby niepotrzebnie nie ponosić kosztów. Mamy bardzo rozbudowaną infrastrukturę gazową. Trudno byłoby też, nie wydaje się sensowne, żeby zastępować ją bardziej rozbudowaną instalacjami energetycznymi dostarczającymi prąd. Być może kiedyś do tego dojdziemy, kiedy zdecydujemy się na rezygnację z gazu, ale na dzisiaj właśnie, żeby nie podejmować działań impulsywnych, opartych na tej sytuacji kryzysowej, nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tej obecnej sytuacji, nie powinniśmy podejmować takich decyzji nie popartych rachunkiem ekonomicznym, opłacalnością, dostępnością. Wiele elementów powinno być brane pod uwagę przy zapewnieniu dostępności zarówno finansowej, jak i takiej technicznej źródeł energii. Na pewno ten kryzys spowoduje spore przewartościowanie również w technologiach. Będą się pojawiać interesujące rozwiązania. Na pewno takie, o których jeszcze nie pomyśleliśmy, też się pojawią. No ale to jest natura sytuacji kryzysowej. Kryzys też wyzwala kreatywność. Ja wierzę w talenty polskich rzemieślników i naukowców i umiejętności radzenia sobie w takich kryzysowych sytuacjach, co wydaje mi się jest jakąś naszą cechą, jeśli tak można powiedzieć, społeczną czy narodową. Na pewno sobie poradzimy.